będziemy robić przegląd wikłana. Dawno nie był robiony. Jest fajna pogoda. Pszczółki, jak widać, o, pracują. Ładnie pracują. Zobaczymy, co się dzieje. O, na miesiąc przed zimą. Tutaj z otworem trochę pszczółek, sieleni. Trutni już wulu praktycznie nie ma. Zostały jakieś niedobitki. A tutaj się jakimś trutnią zajmują. No dobra. Los jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 snus. Na zimę zostanie 7 albo 9, w zależności od tego, jak będzie z pierzgą. Czyli będzie pierzga, to zostanie, jak nie będzie, to wyjmujemy. No dobra, zobaczymy, co tu się dzieje. No już jest potężnie zakitowana sprawa. Aha. O, uciekać, uciekać się jeszcze. Zatwór na ścisk chodzi. No, uciekać, uciekać, wody gniot, nie ma litości. Ostatni plaster, który był włożony, nie widać, żeby go aż tak strasznie odbudowywały. Widocznie już po prostu nie ma za bardzo poparmu, żeby mogły wnosić. Dobra, przyjrzymy po kolei każdy plaster, co się na nim dzieje. Już jest bardzo mocno podkitowane. Tutaj trochę miodu, a to reszta pustki. Zobaczymy, co się dzieje dalej. Tutaj bierzemy najpierw jedną stronę, później drugą, w celach dokumentacyjnych. Tu mamy. To był czerw prutowy. To jest już pościutko, zostało na górze deczko miodu. Tutaj trochę jest na kropu. No i z tej strony jest pusto. Pierzgi nie ma. Widać, że larw też nie ma nowych składanych, więc jest. Mógłbym nie odwziąć, może to dzisiaj po południu zrobię. Czemu nie? No, generalnie mógłbym tutaj. O, tu jest kawałek pierzgi na górze, a to się mięczy. Nie, no, tu mógłbym sobie miodzik
niedźwiedzik wybrać z niego. No i może tam wieczorem zrobię. Zamiast. O, czy to jest. Kurczę, jakoś tak ostrożnie trzeba. Będzie się mnie denerwować. To jest plaster, który zimował. Ten zimował. To trochę przylepiły. A to wezmę. Zbiorę. No ładnie kitują, kurczę, może zima przyjdzie wcześniej. Dobrze, teraz jest kolejny. No, to jest trochę przyklejone z tej strony. Zobaczymy, co tutaj mamy. W tej stronie. Z tej strony jest jeszcze czerwień wygryziony. Miód, czy tu będą jajeczka? Tu jajeczek nie widać, ani larw. Więc jak się czerw wygryzie, będzie można ten miodzik również wziąć. Pierzgi nie ma z tej strony. Zobaczymy z drugiej strony, jak się sprawy mają. To też jest ładny wianuszek miodu. O, czerwień wygryziony. To też jest, nie ma, pierzgi nie ma. To są jajeczka. Tam są jakieś larwy, jedną widzę larwę. Ale to jest pusto, więc mogę generalnie go odciąć i też wyjąć. Dobrze, to też jak się wygryzie czerw, za ile dni trzeba sprawdzić i się miód weźmie. Dobra, idźmy dalej. Kolejny plaster, ten też był zimował. O, widać dwie kreski, znaczy się, że była zima. Była zima. Dobra. Lecimy sobie dalej, co tu mamy. Lecimy z tej strony. To jest. O, tu jest już dużo, bardzo czerwio. Trochę mniej modu na górze. Wianek mniejszy. Tam coś jest duży na wygryzieniu. I też nie widać, żeby jajek składała w tych pustych komórkach. Więc już może nie będzie składać. On też jest, też będzie na pewno wyjęty, ten plaster. O, tutaj trochę obczyszczę, bo widać, że jest jakaś zabudowa. Co tutaj mamy? Też mam trochę więcej czerwio. Tutaj czerwowego nie ma. Jajeczek też nie widać. Poskładane, więc trzeba czekać, aż się trochę jest pierzgi tutaj po rogu. Na górze wyglądał o wiele mniej. Dobrze, odłóżmy. Widać, jest szpółek, trochę jest. Ach,
Dobrze, następne. I to jest numer 10. Czyli tutaj też będzie na pewno ten plaster wyjęty. O, jak piękny zapach z ula. O, co my tu mamy? No, tutaj troszeczkę miodu ładnego. Też jest wianuszek. No i dużo z czerwiu zakrytego. Z tej strony jajeczek nie widać. Jajeczek nie widać. Granie pszczółki są zdrowe. Nie widać bez skrzydełek żadnych. Wszystko wygląda, że jest w najlepszym porządku. Okay. Zobaczmy z tej strony. Tu też jest dużo czerwiu. O! Ładnie dużo czerwiu na zimę. Super. Też nie widać, żeby jajeczka były składane. Nie ma jajeczek. Jest miodzik na górze. Tutaj pierzgi nie ma. O, tu jest miodzik ładnie poszyty. Trochę pierzgi, ale to... A tutaj jeszcze jest czerwnie zastępiony, no ale tutaj jajeczek nie widać. Świeżek. Dobra. Zamknijmy. Tam też będzie na pewno wyjęty. Że za tydzień spojrzę. Zobaczę, co tam jest tutaj. Tak wygląda w środku. Przemkniemy. Może pszczoły się nie denerwowały. Jak widać, są bardzo spokojne. Trochę dostały dymem we wlotek. Dobrze, teraz tak, to jest dziewiąta, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewiąta snoza. I plan jest taki, że jak na niej będzie dużo pierzgi, to ona zostanie na zimę, a jak nie będzie, to ją zabiorę. Co my tu mamy? No mamy już więcej miodu. Im bliżej wylotka, tym jest po prostu więcej miodu. O, jest bardziej poszyty. Jest po prostu więcej. Co my tu mamy? Larwy. Parę czerwi trutowego. Jajeczka. Tutaj jajeczek też nie widać. Jest troszeczkę pierzgi z tej strony. Zobaczmy z tej. Tutaj jest z tej. No, tu jest już też miodzik poszyty na górze w większej ilości. Parę komórek czerwiu trutowego. Trochę pierzgi, ale ilość pierzgi zmalała. Więc ten plaster również wyleci. Zimne nie zostanie. Zimne nie zostanie. Dobrze, teraz jest plaster snoza ósma. Zobaczymy, co się na niej dzieje. Oho. Osy. Latają osy. Osy mają tak, że
teraz przy wylotku. Na ziemi jest ich pełno. Zbierają te trutnie, które pszczoły wynoszą. Dobra, zobaczmy z tej strony. O, tu jest już ciężej. No i widać zdecydowanie więcej miodu. No, tu jest pierzga. O, tu jest już więcej pierzgi. O, tu jest pierzga. Widać? Widać, że jest pierzga. Tu mamy pierzgę trochę, a jajeczek nie ma. To jest snoza numer 8. I ona, tak jak na dzisiaj wygląda, to pasowałoby ją zostawić, ponieważ ma, o, z tej strony widać, jest bardzo dużo pierzgi. Jest bardzo dużo pierzgi. Są larwy. Też na dole, o, jest pierzga. Tutaj jest pierzga. Larwy nie wykryte, jajeczek. Jajeczek nie widać. Myślę, że tu jest trochę. Czyli ta dzisiaj zostanie. Czyli już widzę, że w ulu zostanie 8 ramek. Zostanie 8 ramek. A dzisiaj może trochę miodu wyjmę z tej 9. To przyjdę po południu. Będę przeglądał pozostałe ule. To wyjmę. O, chodźcie to. O, jeszcze więcej pszczółek, nie wiem czy to widać. Im bliżej wylotka, tym jest więcej pszczółek. To ja to trochę zbiorę. Poczekajcie. No dobra, teraz snoza numer 7. Numer 7 od wylotka. Zobaczmy co tu jest. Opa. No, tu już jest więcej miedziko. Już widać. Poszyty. O. No i tu jest już pierzga. O, zdecydowanie więcej pierzgi. Jeszcze wkryty. Tak, tutaj jest pierzga. To też na dzisiaj. Dzisiaj zostaje na zimę. To jest klaster tegoroczny. To jest klaster, który był włożony w tym roku. Ma jedną krewkę. O, jeszcze z tej strony nie zobaczyłem. O, proszę, jakie ilości pierzgi. O, trochę czerwia. Miód, pierzga. Czasami jajeczka. Są larwy. Jajeczek. Gdyby nie widać. Teraz, no, tu już wiele więcej miodu. Teraz snoza numer 6. Snoza numer 6. Co tam słychać u snozy numer 6? To jest też snoza tegoroczna. O. O, tu jest już potężne ilości miodu. Tak.
to jest już widać konkretnie miód i to zbierają na krop na magazyn na zimę. Tu są strasznie duże komórki, normalnie bardzo duże komórki. Pierzgi nie ma, ale tu, tutaj jest pierzga, o jest dużo miodu, ludzie zostaje na zimę. Zobaczmy od strony wylotka, co tutaj jest. No tutaj właśnie widać, zbierają miód, nakrop, pierzga, trochę komórek tu, trutowych chyba, trutni już nie ma, także tutaj jajeczek też nie ma. Okej. Może pogoda i brak pokarmu hamuje czerwienie matki. Teraz będzie snaza numer 5. No już jest ciężka. Im bliżej wlotka, tym jest po prostu więcej miodu. Piękny czerw tutaj, pierzga, dużo pierzgi. No tu jest sama pierzga i czerw. No co myśleć, chowamy miód, pierzga i trochę czerwia. Zapas na zimę i na wiosnę. Już te plastry ciężkie. Co my tu mamy? Są larwy niezasklepione, jest czerw zasklepiony. Tu na dole, co tutaj jest? Pierzga. Dużo pierzgi. Po prostu pierzga. Miód. Dobra, idźmy dalej. Matki nawet nie będę starał się szukać, bo nie mam szansy chyba tutaj znaleźć takiej ilości pszczół. Chowaj się. Dobrze. Teraz snaza numer 4. Pokaż się. O, tu jest trochę przykitowana. Przylepili trochę. Zobaczmy, trochę ich tych pszczół już dużo lata. Nie, że to nie będzie początek rabunku. O, tu jest lżejszy. Trochę mniej miedziku nasz, ale ile czerwi jest. Ładny czerw. No i tu są larwy czerwi, jajeczka. O, tutaj widać. O, tutaj jest właśnie jajeczka, larwy czerwi. Jajeczka. No, tutaj się usadowiła. I tutaj spada jajeczka. Tutaj czerwi, pierzgi nie ma, są jajeczka, czerw. Tu jest gniazdo. Zobaczmy z tej strony. O, tutaj też mamy jajeczka, czerw. O, super. O, jest tu jakaś czerwia. O, to jajeczka, no jest rewelacja. Tak moim zdaniem powinno to wyglądać. One zimy nie będą podkarmiane. Zostają na tym, co mają.
Muszę sobie poradzić. No teraz jest trochę mniej. Szlafce są lżejsze niż tak jak w tamtym roku we wrześniu, ale to było we wrześniu. Bo o tej porze w tamtym roku to tu prawie prawie nie było. No dobrze, teraz zobaczmy. Dzisiaj mamy który 11 sierpnia. Oj, kurczę, to jest ciężko. O, tu jest super duża ilość miodu. Widać, nie widać. Jest miód. Jest czerw. Jest pierzga. No, ten jest plaster ciężki. Ajajaj. Brakuje, żeby mnie jakaś pszczoła urządziła w palucha. Wtedy bym to puścił. I byłoby gotowe nieszczęście. Tego też. O, tu jest, proszę. Ile miodu na zimę. Tu jest miód na zimę. Proszę. Pierzga, larwy. Larwy, pierzga. Larwy niezasklepione, małe, w różnym stadium jajeczka. No. Tu się rozwija tutaj jakiś. O, tutaj jest coś, co przypomina. Matecznik tu z boku też. O, rójki nie było. Może sobie zrobiły na zapas. Gdyby było potrzebne, wtedy byłaby matula. O, tutaj jest, widać, że jest potężna ilość miodu. Przesuńcie się, muszę wam trochę, tutaj że się znów kawałkiem przylepiły. O, już, dobrze. I teraz. Pierwszego plastra nie będę ruszał, bo on jest przyklejony ze ścianki przedniej. Ból jest z przodu krzywy i po prostu budując prosto musiał zetknąć się ze ścianką. O, ojejku. No, co my tu mamy? Proszę. Ile miodu. Ile miodu. Ciężki. Uu. Tutaj nakrop jest. Widać, zbierają. Tutaj jeszcze budują. Pierzga, miód. O, nie ma larw, nie ma tego. Czyli jakbym się uparł, to bym mógł sobie wyjąć, tak? To wtedy na zimę, nic by im nie zostało. Oj, z tej strony jak widać. O, proszę. Takie ilości miodu, nakrop. Magazynują skarby. Nie wiem, czy nie widać. Czyli matula widać, że ogranicza się w czerwieniu. Idzie zima. Czy idzie zima? No brak pokarmu. Nie ma tylko. No i tutaj jest na tym przednim plastrze widać dużo miodu. Sam miód. Nie będę odrzymał, bo widać, że to jest poklejony, popierniczony. Na dnie. Coś tam pokleimy na dnie. Tak to było czysto. Nie ma pszczółek, które by pętały się bez skrzydełek. Spokojne. Widać. No tak to wygląda. Co tu mamy? Włączę światło. To będzie lepiej. Coś tu mają skrzydełka. Nie wiem jak zarazą. No bo nic nie pusto, no nie widać, że jakieś poprochy czy coś leżało. Chyba jest wszystko dobrze. Idziemy trochę niżej. Tutaj chodzą. Łapają. Czyli miód zbierają od wlotka. Im bliżej wlotka, im więcej miodu. Miodu pierzgi. Czyli
miód, później jest czerw, składają czerw i później na końcu jest pierzga. Tak wygląda gniazdo. Dobrze, teraz ich zamknę. Następnie może wieczorem wezmę sobie miód z tego ostatniego plastra. Zobaczę jeszcze, jak to wygląda. Ale tam widać, nie ma na knopie nic. Trzeba brać miód. To, co mają tu na zimę, im wystarczy. Ul jest ciepły. Pokarmy nie zużywają tyle, ile w takich na ośrodkowanej denicy. No jeszcze miesiąc czasu, żeby zbierać miodzik, bo tak, w czerwiu widać jest zakryty i jest, natomiast nie ma już trutni, resztówki trutni pogoniły, jest parę komórek trutowych, czyli teraz będą pracowały na zimę. Na wylotku jakiś spokój panuje. Chodzą przez górę. No dobrze. To tyle.